współczuciem dla Łazarza i jego bliskich. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 5 wiersz. A Jezus umiłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Niewiele wiemy o rodzinie Łazarza z Betanii. Ewangelie zawierają jedynie skąpe informacje na ten temat. Jasne jest jednak, że rodzeństwo mieszkało wspólnie, jako że żaden z nich nie założył jeszcze własnej rodziny. Nie było to zatem typowy żydowski dom, ale to właśnie u nich zatrzymywał się Jezus, gdy przychodził do Jerozolimy. Jan napisał, że Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Przestudiuj epizod opisany w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział od 38 do 42. Jak Pan potraktował Martę, w jaki sposób jego upomnienie świadczy o współczuciu i trosce. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Od 38 do 42. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja postawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Prośba Marty wydawała się uzasadniona. Przecież posiłek dla gościa był najważniejszym wyrazem tradycyjnej gościnności wschodniej, a należycie przygotowanie go było ważnym obowiązkiem. Ponieważ Marta i jej rodzeństwo byli zbyt ubodzy, by mieć służbę, Marta potrzebowała pomocy w kuchni. Wobec tego odpowiedź Jezusa wydaje się surowa i nieuprzejma. Przypuszczalnie kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest szerszy kontekst misji Chrystusa. W jego przypadku przeznaczenie zależało od każdej minuty, jakiej spędził wśród nas. Z tej perspektywy krzątanina w kuchni miała drugorzędne znaczenie, choć oczywiście zasługiwała na docenienie. Jeśli sądzimy, że Jezus był dla Marty nieuprzejmy, to po prostu go nie rozumiemy. On był daleki od tego typu zachowań. Niestety Ewangelia nie zawierają dołączonej płyty DVD z opisami z nich scenami. Nie możemy zobaczyć wyrazu twarzy Chrystusa, ani usłyszeć tonu jego głosu, gdy udzielał Marcie napomnienia. Jednak znając Zbawiciela z Ewangelii, możemy wyobrazić sobie, z jaką czułą troską i największą łagodnością zwrócił się do niej, dwukrotnie powtarzając jej imię. Marto, Marto, jest coś znacznie ważniejszego niż fizyczny pokarm, a Maria to znalazła. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji podobnej do opisanej powyżej, tak bardzo zajęty sprawami doczesnymi, że zapomniałeś o tym, co jest naprawdę ważne? W jaki sposób możesz określić, czy dobrze ustaliłeś swoje życiowe priorytety?